Znacie zapewne wiele opowieści o królewnach zaklętych w żaby. Ale czy słyszeliście kiedyś historię o żabie zaklętej w królewnę? Słyszeliście czy nie słyszeliście? Posłuchajcie. W pewnym stawie mieszkała sobie żaba. Nikt jej nie lubił, bo jej złośliwość nie miała sobie równych. Najbardziej śmieszyło ją, kiedy ktoś inny miał pecha, albo nawet, kiedy działa mu się krzywda. A kiedy wokół było za spokojnie, żaba starała się, żeby zrobiło się ciekawie. A to nastraszyła młode rybki. Wyskakując znienacka zza wodorostów, aż dostały czkawki i niczym piłeczki zaczęły unosić się po powierzchni stawu. A to strzeliła w oko swoim długim jęzorem jakieś zwierzę, które przyszło napić się wody, a potem uciekłszy na najbardziej odległy nenufar, zaśmiewała się do rozpuku ze swojego wspaniałego żartu. A to znowu namówiła raka na spacer akurat w takiej okolicy, gdzie ludzie rozłożyli siatki, aby raków nałowić. I tylko dzięki swoim szczypcom udało mu się tragedii uniknąć. Uprzykrzyła życie wszystkim zwierzętom mieszkającym w stawie i skargom na nią nie było końca. Ale miarka przebrała się, kiedy wstrętna żaba całą ławicę płoci wystawiła na pożarcie czaplom i pelikanom. Pół godziny i po płotkach nie było nawet śladu. Wzburzeni mieszkańcy stawu poszli na skargę do starego Suma, który nie dość, że był najstarszym i najmądrzejszym mieszkańcem stawu, to jeszcze na dodatek połknął kiedyś przypadkiem czarodziejski pierścień, który spełniał życzenia. I od tego czasu zaczął żyć samotnie z dala od innych. Wiedział, że moc spełniania życzeń może być złudna i bardzo niebezpieczna. I nie chciał, żeby zwierzęta nadużywały jego mocy. Zamieszkał więc w najodleglejszym i najciemniejszym zakątku stawu, wśród plątaniny wodorostów i rumowiska śmieci, które nierozumni ludzie raz po raz wyrzucali do wody. Okolica była tak nieprzyjemna, że Sum miał pewność, iż jeśli ktoś mimo wszystko przypłynął tam, aby szukać jego porady, musiał być w prawdziwych tarapatach, z których sam wyjść nie potrafił. Toteż, kiedy zobaczył całą czeredę gości, wysłuchał ich cierpliwie, a potem rzekł: skoro taka z niej niecnota, niech się żaba zamieni w pierwszą rzecz, zwierzę czy osobę, w jaką sobie zażyczy, i wyniesie się precz z naszego stawu. Po czym zniknął w swojej samotności. Zdziwiły się zwierzęta, bo nie do końca tego się spodziewały, ale skoro Sum powiedział, że żaba zniknie ze stawu, to nikt nie ośmielił się z nim więcej dyskutować i wszyscy wrócili do domu. Jeszcze tego samego dnia żaba, rozeźlona tym, że wszyscy zaczęli jej unikać, dopadła jakiegoś małego koziołka, który przyszedł nad staw do wodopoju i złośliwie chlasnęła go swoim jęzorem po ślepkach. A, kto to? Zawołał zaskoczony malec, a żaba na to: no jak to kto? Królewna! I wtedy nagle szast i prast, zanim się obejrzała, królewną się stała. W zielono-złotej sukni, ze złotymi włosami do kolan i z diamentowym diademikiem na głowie. Co to za brzydactwo? Burknęła zaskoczona, patrząc na swoje odbicie w powierzchni stawu, a wtedy usłyszała głos. To jesteś ty, żabo. Za twoje złośliwości i przewinienia zamieniam cię w królewnę i precz ze stawu wyganiam. Wrócić będziesz mogła dopiero wtedy, kiedy ktoś się w tobie zakocha i pocałuje.
Kiedy do żaby królewny dotarło znaczenie tych słów, z przerażenia padła jak długa na ziemię. I jakoś tak się stało, że właśnie wtedy przejeżdżał tamtędy królewski orszak. Kiedy król zobaczył piękną pannę leżącą na brzegu stawu, natychmiast zatrzymał karetę, rozkazał dworzanom wnieść ją do powozu, a że cucenie nic nie dało, zabrał ją do zamku. Ocknęła się żaba w miękkiej pościeli wśród piernatów i koronek. Najpierw nie mogła zrozumieć, co się dzieje, a kiedy wszystko sobie przypomniała, chciała uciekać. Ale jak tylko wyszła z komnaty, otoczyli ją słudzy i zaprowadzili przed królewskie oblicze. Król przywitał ją dwornie tymi słowami. Jakże się cieszę, piękna panienko, że doszłaś już do siebie. Kim jesteś? Jak cię zowią i z jakiej przyczyny leżałaś sama nad stawem bez nikogo do opieki? Żaba, poza tym, że była złośliwa, była również sprytna i przebiegła. Zaraz więc wymyśliła łzawą historyjkę o tym, jak to rozbójnicy porwali ją z jej królestwa w Żabkowie i porzucili na zatracenie, a ona nie wie, jak ma wrócić do swojego domu, który jest za górami, za lasami, nie wiadomo gdzie. Króla tak bardzo wzruszyła historia dziewczęcia i tak przypadła do serca jej uroda, że natychmiast padł przed nią na kolana i poprosił, aby została jego żoną i zamieszkała w jego królestwie. A żaba natychmiast się zgodziła, mimo iż król nie był młodzieniaszkiem. Ale po pierwsze, jako żaba nie znała się zupełnie na ludzkiej urodzie, bo prawdzie wszyscy ludzie byli dla niej brzydkimi pokrakami, a po wtóre chodziło jej przecież tylko o pocałunek, który mógłby ją odczarować. No i zaczęły się przygotowania do królewskiego weseliska. A że wszystko przyspieszono jak tylko się da, miały one potrwać tydzień, a nie, jak to zwykle w takich wypadkach, pół roku. I trzeba wam wiedzieć, że był to najgorszy tydzień w życiu mieszkańców tego królestwa. Bo żaba królewna nie potrafiła ukryć swojej paskudnej natury i co chwila robiła komuś nieprzyjemne żarty. A to nogę podstawiła, a to do studni wepchnęła, a to wyśmiała kogoś w twarz i samymi słowami do płaczu doprowadziła. A nikt z poddanych nie śmiał poskarżyć się na królewską narzeczoną. I tak doszło do dnia ślubu. Ale wtedy żaba przebrała miarkę. Bo kiedy kapłan ogłosił ich mężem i żoną i król już miał pocałować swoją wybrankę, żaba, nie mogąc się powstrzymać, smagnęła króla po oczach mokrą, jedwabną chusteczką, której musiała użyć z braku swojego długiego języka. Wrzawa się podniosła w całym kościele, a najgłośniej krzyczał oczywiście król, który natychmiast przegnał niegodziwą pannę ze swojego królestwa. I poszła żaba na tułaczkę po bajkach, szukając kogoś, kto by ją pokochał i pocałował. Sypiała na ziarnkach grochu, przebierała popiół od maku, pasała gęsi, nosiła jedzenie staruszkom mieszkającym w lasach, a raz nawet zamieszkała przez rok w wysokiej wieży i zaczęła hodować włosy, aby były jeszcze dłuższe. Ale wszystko na nic, bo za każdym razem jej szanse na odczarowanie niweczył jej podły charakter. Jeśli więc kiedyś w jakiejś bajce spotkacie królewnę złośnicę, którą bawić będzie robienie innym krzywdy i głupich kawałów, to na pewno nasza żaba, której nadal nikt nie odczarował. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie 15. bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.
A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsce, o którym mogłaby powstać kolejna historia, to przyślijcie jego zdjęcie lub rysunek na adres bajkodzieje@gmail.com i nie zapomnijcie dołączyć zgody na jego publikację w internecie podpisanej przez kogoś pełnoletniego.